Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od środy łosoś atlantycki XXL koneser 100 gramów za 5,99 z kartą Payback, a filet z piersi kurczaka z Lady 16,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. Dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. Proliver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Rewelacje z koszyka oszczędności Oshon. Chcesz grać do woli? Spróbuj na nowej konsoli. W Oshon konsola Xbox Series S z dodatkowym bezprzewodowym padem za 1399, aż 250 zł taniej. A jeśli jesteś spragniony świątecznych promocji, wybierz 3-litrowy sok tłoczony z jabłek marki Oshon za jedyne 9,99. Teraz o 13% taniej. Sprawdź, co jeszcze kryje koszyk oszczędności pełen jakości. Oferta ważna do 24 grudnia. Oshon. Gdzie znajdziesz ogrom świątecznych dekoracji i produktów? Na kiermaszu świątecznym w sklepach Castorama. Bombki, choinki, oświetlenie, śpiewające bałwanki czy tańczące Mikołaje. Różne style i rozmiary. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy do sklepów Castorama i na castorama.pl. Przeceny na święta w Media Expert. Setki pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Dzisiaj sklepy Media Expert są otwarte dłużej. Została ostatnia reklama. Korzystaj z biedronkowych oszczędności na święta. Świeży płat skarpia ze skórą Marinero. Idealnie na święta. Tylko w ten piątek jedynie złote 99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronkowe świąteczne oszczędności. Już po reklamie. Witajcie w Radiu Złote Przeboje w piątek, 23 grudnia, 12. Pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Wiadomości ze Śląska i Zagłębia. Aleksandra Brodziak, zapraszam już jutro. Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach to największa wigilia dla osób samotnych w Polsce. Spodziewanych jest kilka tysięcy osób, może przyjść każdy, kto ma ochotę wspólnie spędzić wigilijny wieczór. A na wigilijnym stole kiedyś wcale nie musiało być 12 dań, mówi Anna Grabińska-Szczęśniak z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Te przekazy mówią było, że było 7, że było 9 lub też 12 tych apostołów, ale było różnie w każdym domu, bo no jeżeli dom był biedniejszy, no to tych potraw było zdecydowanie mniej. Podstawa była taka, że na stole powinno być to, co jest uprawiane w gospodarstwie. Musiał być oczywiście chleb, to było najważniejsze, coś z makiem, z grzybami mogło być, miód na przykład też powinien być, czy orzechy, ale nie musiało tego być aż tyle. W naszych weekendowych programach będziemy mówić się m.in. o świętach w Świerklańcu. Jeżeli mówimy o Donesmarkach, to oczywiście wiadomo, że to byli bardzo bogaci ludzie, którzy lubili się pokazać, lubili się zastawić. Tak więc to były luksusowe potrawy, to było wszystko.